Fotografia przerywa ją z każdym impulsem, który mówi nam, by nacisnąć przycisk teraz. To zawsze jest teraz. Zawsze w tym momencie. Słuchasz podcastu Fotopolis. Zaprasza Michał Matus. Czy pamiętasz, który to był miesiąc 62 roku, gdy po raz pierwszy zobaczyłeś Roberta Franka robiącego zdjęcia? Zdaje się, że było to w marcu lub kwietniu. Od tamtego dnia robisz zdjęcia, zajmujesz się fotografią już ponad 60 lat. Tak, to było 60 lat temu. Tamtego tygodnia rzuciłem pracę i 3 miesiące później pojechałem autostopem do Meksyku. I ciągle jesteś pełen entuzjazmu dla fotografii. Ja, chociaż obejrzałem tony filmów w sieci, tutoriali, warsztatów, wywiadów, to tylko raz trafiłem na kogoś z podobnym entuzjazmem. Trudno przez te wszystkie lata utrzymać takie podejście? Kto to był? Polski fotograf, raczej o nim nie słyszałeś, nie sądzę, żebyś słyszał, ale ten entuzjazm jest wyjątkowo rzadki. Wiesz, to entuzjazm nie tylko związany z fotografią, chociaż fotografia odgrywa w nim główną rolę. To entuzjazm dla życia, które dała mi fotografia. Przebywanie na ulicach. Ciągłe patrzenie na świat z zapartym tchem, z dreszczykiem emocji, że widzę coś, czego wcześniej nie widziałem, albo że widzę coś, co widziałem wcześniej, ale tym razem inaczej odegrane. My, ludzie, robimy w kółko te same rzeczy. Kochamy, spacerujemy, pracujemy, bawimy się, gramy. Możliwość podziwiania nieoczekiwanego piękna, które można znaleźć w tym codziennym życiu, podtrzymuje moje zaangażowanie i ekscytację. Uważam fotografię za bardzo pozytywne medium. Zawsze jest w niej nadzieja. Czuję ją nawet podczas fotografowania różnorakich katastrof. Ludzie i ich wysiłki mają w sobie tak dużą moc. W pozytywny sposób widzimy ich próbujących powstać z upadku, odrodzić się z katastrofy, próbujących ocalić siebie lub innych. To są obrazy bardzo podnoszące na duchu. I to jest ten ludzki powód mojego entuzjazmu. Powód fotograficzny polega na tym, że fotografia ciągle się zmienia. Od dnia, w którym została wynaleziona, przechodzi przez różne cykle nowych materiałów. To medium stale się rozszerza i rodzi dla mnie pytania. Co to jest martwa natura? Czym jest portret, pejzaż? Czym jest fotografia wnętrza? Co czyni daną fotografię uliczną istotną? Jest tak wiele kreatywnych pytań, które fotografia stawia. Jedyne, co trzeba zrobić, to uwierzyć w medium. Pytania przyjdą same, a jakość twojej odpowiedzi jest tym, co nadaje życie fotografii. Dla mnie co 5, 6, 7 lat pojawiało się nowe pytanie i czułem, że ponownie musiałem wymyślić to medium dla siebie. Cóż za okazja, by odkryć siebie na nowo i poczuć dreszcz emocji tego, co nazywamy magią fotografii.
Kiedyś mówiło się o ciemni, że to była magia, ale tworzenie fotografii to też magia. Przez naciśnięcie przycisku można pozyskać obraz, który mówi tak wiele o nas samych w danej chwili, a także o miejscu, w którym się znaleźliśmy. Wydaje mi się, że to medium o ogromnym, uniwersalnym zasięgu, mimo że mieści się w niewielkim urządzeniu w naszych dłoniach. Ma uniwersalne wartości, uniwersalną jakość. Ale czy to jest tak, że to medium uczyniło cię tak entuzjastycznym, czy ty po prostu taki jesteś? Czuję, że sam jestem optymistą. Po prostu tak dorastałem. Wiesz, moi rodzice byli Amerykanami urodzonymi w pierwszym pokoleniu z europejskich rodziców. Przodkowie mojego ojca pochodzili z Mińska, to dzisiaj Białoruś. Rodzice mojej matki byli Węgrami. Zostali zmuszeni do ucieczki ze swoich krajów i szukali lepszego życia w Ameryce, dla siebie i swoich dzieci. Żyli biednie w gettach Nowego Jorku, niemniej jednak mieli pewnego rodzaju optymistyczne podejście, determinację amerykańskiego ducha. W mojej rodzinie, choć biednej, rodzice powtarzali, że mogę osiągnąć cokolwiek chcę. Dla dziecka taki komunikat to jak dostać klucz. Ktoś daje mi klucz i mówi, wystarczy go włożyć, przekręcić, a życie otworzy się przed tobą. Wszystko będzie twoje. Myślę, że zawsze cechował mnie żartobliwy optymizm i poczucie humoru względem rzeczywistości. Nie uważam jej za tragiczną. Widzę świat jako obfity, bogaty ponad miarę, pełen możliwości obserwowania wszystkiego, całego potencjału życia z całym jego dobrem i złem. Wciąż fotografujesz. Często? Po prostu noszę ze sobą aparat. A dzisiaj powinienem dostać nową Leica M11. Nagrałem narrację do dużej reklamy dla nich. To ta reklama, która pokazuje cały świat. I w ramach części zapłaty Andrea Pacella, dyrektor marketingu Leica, który jest moim dobrym przyjacielem, powiedział, że chce, żebyśmy mieli nowy aparat, który właśnie opracowują. I powiedział, że wyślą mi, kiedy pierwszych kilka wersji ujrzy światło dzienne. I dwa dni temu powiedział, że we wtorek, czyli dzisiaj, powinna przyjść. Więc za każdym razem, kiedy wychodzę z domu, wsiadam do samochodu, aby jechać do małego miasteczka, w pobliżu którego mieszkam, aparat mam na ramieniu. To trochę trening. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w drodze stąd do miasteczka. Zajmuje to raptem 8 minut, ale wszystko może się zdarzyć. Światło, jakość dnia, wydarzenie na drodze. Fotografuję więc prawie każdego dnia. Nie zawsze są to świetne fotografie. Nie można oczekiwać, że ktoś zawsze będzie robić arcydzieła. Utrzymuje mnie to jednak w stałym kontakcie z duchem fotografii. Czuję, że świat jest ciekawy, bo wiesz, nigdy wcześniej nie byłem w tym wieku. Mam 84 lata. Kim jest 84-letni fotograf, który robi zdjęcia od 60 lat? Co ja widzę? Co mnie interesuje w tym konkretnym wieku? Przecież w ciągu tych 60 lat wiele z rzeczy, które widziałem, się powtórzyło. Kiedy jednak coś dociera do ciebie, gdy masz 84 lata, to jest to wiadomość, którą możesz zrozumieć wyłącznie, gdy masz 84 lata.
Wiesz, do czego zmierzam? Przez całe życie jesteśmy tylko w tym wieku, w którym jesteśmy, w tym konkretnym momencie. I niezależnie od tego, jak wielkie mamy możliwości, by angażować się w fotografię, to dotyczą one tylko tego konkretnego momentu. Nie cofnę czasu, nie wrócę do rzeczy, którymi byłem podekscytowany, mając 24 lata. Tego już nie ma. Już nigdy więcej nie poczuję tego podniecenia. Bo to była ekscytacja otwarcia oczu szeroko po raz pierwszy. Świat był fenomenalny. Różne kawałki świata, różne kawałki czasu są dla mnie wyjątkowe. Obecny czas jest interesujący, by żyć i nadal angażować się w to piękne medium. Jestem podekscytowany życiem, tak samo jak fotografią. Znałem wielu ludzi, także moich przyjaciół, którzy nie dożyli 84 lat. Ich życia się skończyły. Nagle słyszę o człowieku, którego znam od 10 lat, że już nie żyje. Dopóki tu jestem i świat pozwala mi się oglądać, jestem tak wdzięczny za to. Czas poświęcasz też na grzebanie w archiwach, co widać po twoim koncie na Instagramie. Publikujesz tam zdjęcia, które wcześniej nie były pokazywane. Czy dla ciebie to też czasem jest niespodzianka? Wielka niespodzianka. Mój wiek to czas, by zastanowić się, przemyśleć swoje życie fotografa, cały czas jednocześnie nim będąc. Niedawno zdałem sobie sprawę, że mam około 150 tysięcy slajdów Kodachroma, których nigdy nie skanowałem. Dawniej, gdy zajmowałem się edycją i miałem 36 zdjęć na rolce Kodaka, zachowywałem może 10-12. Jakaś 1/3 wydawała mi się dobra. Kiedy kilka lat temu wróciłem do niektórych rolek, zdałem sobie sprawę, że na każdej jest 20 lub więcej zdjęć, które dawniej odrzuciłem. I były wśród nich naprawdę ciekawe fotografie, których wówczas nie byłem gotowy polubić, bo byłem w pewnym wieku i widziałem tylko to, co mnie wówczas interesowało. Nie wybiegałem na tyle daleko w przyszłość, żeby uznać, że tamte zdjęcia okażą się kiedyś interesujące. Tuż przed COVID-em przejrzeliśmy wszystkie rolki i umieściliśmy je w ponumerowanych arkuszach oznaczonych datą. Oddałem je wszystkie do skanowania. 140 tysięcy. Teraz w studiu skanujemy kolejne 100 tysięcy czarno-białych i kolorowych 35-milimetrowych negatywów. Będę miał do obejrzenia łącznie 250 000 obrazów, które w pewnym momencie odłożyłem na bok. Odkrywam tam wiele interesujących zdjęć, których moja młodość nie pozwoliła mi zobaczyć. Bo byłem tak skupiony na tym miejscu, w którym byłem, na tym momencie. Jedną z części bycia w tym wieku jest nie tylko robienie nowych zdjęć, ale też przeglądanie i przemyślenie wszystkich zdjęć, które robiło się do tej pory. Pamiętaj, w 1962 roku nikogo nie obchodziła fotografia. W Nowym Jorku była tylko jedna galeria. Museum of Modern Art miało dział fotografii, większość muzeów nie. Fotografii nie nauczano na uniwersytetach. Nie było rynku. W 1963 roku widziałem wystawę Ansela Adamsa. Jego wspaniałe zdjęcia kosztowały $25. W Nowym Jorku to raptem kilka cappuccino.
W takim miejscu była fotografia. Nie było sposobu, aby pokazać, sprzedać lub dać światu zdjęcia, które się robiło. Teraz jest. Teraz mogę umieścić je na swojej stronie, mogę umieścić na Instagramie, mogę robić książki. Jest więc okazja, by przed śmiercią uważnie przyjrzeć się 60 latom pracy i skompletować te wszystkie fotografie, których nikt nie chciał zobaczyć. To wspaniała okazja, by być zarówno w teraźniejszości, jak i w przeszłości. A co widzisz teraz, czego wtedy nie widziałeś? Widzę moje zachowanie. Jeśli chodzi o kolorowe zdjęcia, to widzę tylko te, których wcześniej nie skanowałem. Ale jeśli chodzi o skanowanie czarno-białych negatywów, mamy wspaniałą maszynę w Nowym Jorku, która umieszcza na skanie rok, konkretną datę, numer negatywu. I oglądam te czarno-białe skany. Widzę, jak stałem na ulicy, na rogu, gdzieś w Ameryce. Widzę nadchodzących ludzi, stoję tam i na nich czekam, albo wchodzę w tłum i robię kilka zdjęć. Później poruszam się z tłumem, wciąż robiąc zdjęcia, w końcu oddzielam się i odsuwam. Potem po przeciwnej stronie ulicy pojawia się coś innego i podążam za tym. Widzę mój ruch w czasie i przestrzeni, gdy obiekty mojego zainteresowania się zmieniają. Widzę rytm zmian mojego podejścia do rzeczy, na które zwracałem uwagę. To, jak blisko podchodziłem, ile zdjęć poświęcałem poszczególnym sytuacjom, to, jak bardzo poruszałem się wokół tego, co mnie interesowało. Patrzę na młodego człowieka na ulicy, który żyje chwilą obecną, poruszając się i obserwując, przybliżając lub oddalając, by potem ruszyć dalej. To jak oglądanie sfilmowanych poklatkowo moich wizualnych zainteresowań w kapsule czasu. Czy to ma sens? Często używasz takich słów jak rytm, jak flow, a przecież fotografia jest medium nieruchomego obrazu. Bardziej cenisz tę część procesu fotografowania, gdy spędzasz czas z aparatem w ręku, ten ruch i rytm, czy jednak osiągnięty efekt w postaci nieruchomej fotografii? Zrozumiawszy już zaraz na początku, że fotografia zatrzymuje czas, próbowałem nauczyć się, kiedy reagować, kiedy moment osiąga swój szczyt. Bo chwile, choć płyną, to mają swoje punkty kulminacyjne. Płyną jak fala, która narasta, by osiągnąć szczyt i się załamać. Zachowania, życie w ogóle mają w sobie wiele małych szczytów. Czasami takie szczyty, kulminacje ruchu kilku osób potrafią jednocześnie wydarzyć się w kadrze. Nauczyłem się płynąć z chwilą, pozostawać z nią, utrzymując ją przy życiu i skupiając swoją uwagę na wyodrębnieniu tych przebłysków, w których chwila osiąga dla mnie swój szczyt lub objawia mi ukryte znaczenie, nową płaszczyznę. Because a facet is like a peak, right? A facet is just another plane or an edge. Gdy podniesiesz diament, widzisz, jak wiele ma facet. I obracając go w palcach, możesz zaobserwować, jak każda z tych płaszczyzn błyska gdzieś między krawędziami. Each of those edges sparkles. Pting, pting, pting. Ta mała iskierka na płaszczyźnie to fotografia. That's the photograph. Złapie światło, zmieni kolor. So, I mean, if you have ever sat
To jak na przyjęciu, na którym pojawia się kobieta z naszyjnikiem. Często bywa, że podczas rozmów siada i bawi się wisiorkiem, bujając nim, a on błyska, puszczając iskierki. Każdy mężczyzna w tej grupie zwróci uwagę właśnie na tę kobietę, która kołysząc naszyjnikiem prowokuje rozbłyski. Widziałem takie sytuacje i fotografowałem je. Używam tego jako analogii, bo to jest tak jasny moment. W strumieniu wydarzeń, gdy coś osiąga swój szczyt, wydarza się ten rozbłysk. Jeśli pozostaniesz w nurcie chwili, będziesz płynąć z nią, masz szansę zobaczyć jej szczyty, jej rozbłyski raz za razem. Więc w samej fotografii bez wątpienia chodzi o ten bezruch, moment błysku. Jednocześnie żyjemy w czasie ciągłym. To, co robimy jako istoty ludzkie, charakteryzuje płynność. Fotografia przerywa ją z każdym impulsem, który mówi nam, by nacisnąć przycisk teraz. To zawsze jest teraz. Zawsze w tym momencie. Jest wartość w byciu w teraźniejszości. Fotografia nauczyła mnie, że częścią jej wielkiej hojności, przyprawiającej o dreszcze emocji, jest to, że ona czyni cię podobnym do mnicha Zen, zawsze obecnym w teraźniejszości. Doświadczanie, wyczucie czasu, obserwacja, zrozumienie i pragnienie wszystkie dzieją się w jednej chwili. Wiele razy mówiłeś, że ważne jest to, aby podczas fotografowania szukać tożsamości. Mówisz, że wciąż odkrywasz tę tożsamość. Powiedziałeś to parę lat temu. Czy to fotografia jest dla ciebie narzędziem do odkrywania swojej tożsamości? Czy po prostu chodziło o pracę nad swoim fotograficznym ja? Nie wiem, czy można je rozdzielić. Da się od tak na potrzeby dyskusji, ale faktem jest, że jesteśmy tym, kim jesteśmy jako całość. Mam nadzieję, że moje człowieczeństwo, osobowość objawia się na zdjęciach i że kiedy ludzie na nie patrzą, czegoś się o mnie dowiadują. O mnie, a nie o jakimś ja odciętym od świata. Zdjęcia to nie tylko świat, ale moja reakcja na humor i wzruszenie, tragedię i piękno, tymczasową wartość świata. To jest zawsze moje tak. Tak to znowu ja. To ja rozpoznający moment, który przemawia do ciebie. Fotografia to droga oceny, korekty, nieustannego dostosowywania swojej tożsamości raz za razem, by prawdziwie zrozumieć, kim się jest. Możesz opisać siebie nie tylko mówiąc, że mam 6 stóp wzrostu, ważę 145 funtów i nie mam włosów. To nie to, kim jesteś, tak po prostu wyglądasz. Ale można zakomunikować to, kim rzeczywiście jesteś, za pośrednictwem tego niemego, cichego medium, składającego się z tysięcznych części sekundy. Jeśli zbierzesz ich wystarczającą liczbę, możesz stworzyć dzieło, które ujawni twoją głęboką naturę. Niezależnie od tego, czy jesteś hojny czy skąpy, pełen miłości czy nienawiści, żartobliwy czy poważny, wszystkie te cechy da się komunikować poprzez fotografię, jeśli pozostaniesz skupiony na swoim prawdziwym ja. A jeśli robisz zdjęcia, które nie są prawdziwie twoje, ale są kopiami rzeczy, które widziałeś na Instagramie. Och, spójrz, jest zdjęcie faceta stojącego obok napisu, a w oknie jest duży człowiek z otwartymi ustami robiący... I ten facet czekał przy napisie, aż ktoś przejdzie obok i powie...
Ja też to zrobię. Będę stawać przed wielkimi znakami i czekać, aż ludzie wejdą w relacje z tym znakiem. To nie jesteś ty. To ktoś inny pokazujący ci sztuczkę, którą robisz dla siebie. Jeśli jednak odkryjesz coś dla siebie lub masz swój sposób odnoszenia się do życia, to jest to tylko twoje. To jest to oryginalny pomysł. Większość ludzi nie ma oryginalnych pomysłów, a nawet jeśli mają, to nie działają w sposób, który odzwierciedla tę ideę. Czuję, że moja osobowość, na tyle, na ile poznałem ją przez te lata życia w swoim ciele i umyśle, jest widoczna dla każdego, kto spojrzy na moje prace. Nie próbuję robić, wiesz, ukrytych, podchwytliwych zdjęć. Mówię przez swoje zdjęcia o tym, co mnie porusza, o tym, co w życiu jest dla mnie ważne. I nie boję się być czasem sentymentalnym, ale i nie boję się być twardym i wymagającym. Potrafię patrzeć na rzeczy i być przez nie poruszony lub znaleźć sposób, by się do nich odnieść. Zawsze staram się przekazać moje najbardziej osobiste uczucia. Czy oglądanie swoich zdjęć uważasz za równie ważne jak samo robienie zdjęć? Cóż, tak, to dwie strony tego samego działania. Jest to, co wydarza się w świecie i jest czystym instynktem. Tak jakby to był odruch. Po prostu odwracam się i idę za tym. Nie do końca wiem, co to jest, ale instynkt podpowiada mi, by iść. Potem, kiedy trzymam fotografię, patrzę na nią. Dostrzegam, że wartość tego obrazu jest częścią mojej natury. I po raz kolejny ukazuje mi się w nowej formie, z nowymi uczestnikami na zdjęciu, w nowym miejscu, w różnych sytuacjach oświetleniowych. Myślę więc, że to są dwie strony. Jest akcja, która jest niezachwiana, spontaniczna i w danej chwili pochodząca z pewnego rodzaju wiedzy, którą zdobywam już przez 60 lat. A potem zdjęcie jest dowodem na to, że byłem wystarczająco szybki, by oddać to, co zobaczyłem, w sposób, który tworzy ciekawą fotografię tej chwili znikającej na moich oczach. Myślę, że są one ramionami łuku. Moment objawienia się świata i moment trzymania odbitki w dłoni to dwa końce jednej ciągłej chwili. Wszystko to przechodzi od świata przez mój umysł, gest, aż do odbitki. Myślę, że to kontinuum. Kiedy spojrzysz na pracę wspaniałych fotografów, w których całe życie wierzyłeś, przekonasz się, że jest tak samo. Wszyscy są związani ze swoimi pracami w ten sam sposób. Są tam, w tych pracach. Ich szczególne walory, wartość osobowości są dostrzegalne w ich dziełach. August Sander, Diane Arbus, Atjeh, Cartier-Bresson, Gary Winogrand, Robert Frank. Mam na myśli to, że wielcy fotografowie mają tę zdolność do pozostawienia siebie, swojej istoty w zdjęciach. Put themselves, their essential being in every
Możesz spojrzeć na zdjęcie i powiedzieć, o, to musi być Cartier-Bresson. Być może nigdy wcześniej nie widziałeś tej fotografii, ale coś w niej mówi ci, że to Bresson czy Frank. Jak wybierasz swoje zdjęcia na wystawy, biorąc pod uwagę tę refleksję stojącą za fotografią? Tę wystawę? Tak, chodzi mi o tę wystawę w Leica Gallery w Warszawie, ale też twoje podejście w ogóle. Cóż, ta wystawa, którą będzie można zobaczyć w Leica Gallery w Warszawie, ma inny łuk, ponieważ została stworzona, by uczcić otrzymanie nagrody Leica Hall of Fame. To był więc łuk pracy, którą wykonałem z Leicą, dzięki której nauczyłem się tak wiele. Cel był inny niż zazwyczaj. Inne wystawy robię, gdy czuję, że muszę je zrobić, bo prace dojrzały na tyle, że powinny iść w świat. Zawsze szukam linii, która łączy ze sobą obrazy, nie tylko w postaci mojej osobowości czy postawy, ale czegoś związanego z moim rozwojem. Ważny jest stan, w jakim byłem w tym czasie. Na przykład, gdy w pewnym momencie przerzuciłem się na używanie wielkoformatowej kamery, zdjęcia wykonywałem z innego punktu widzenia. Nie były wychodzone na ulicy. Zostały wykonane drewnianym aparatem na statywie. Taka fotografia wymaga czasu. Nagle stałem się kimś bardziej medytującym. Mogłem natychmiast zareagować na to, co zobaczyłem, ale zrobienie zdjęcia zajmowało kilka minut. Ten inny sposób bycia wpłynął na zmianę rozumienia samego siebie w medium. Zdjęcia musiały odzwierciedlać tego rodzaju odkrycie. Kiedy miałem swoją pierwszą wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, po rocznej podróży po Europie, miałem pokaz zdjęć zrobionych z jadącego samochodu. Tamte zdjęcia można było zrobić tylko za pomocą Leica, ze względu na sposób działania kurtyny migawki i to, że mogłem ustawić aparat na tysięczną część sekundy i zamrozić w bezruchu wszystkie rzeczy, które przelatywały z prędkością 100 km na godzinę za oknem pędzącego auta. Mogłem wystawić rękę przez okno. Oddać absolutnie wszystko dokładnie tak, jakby zostało zatrzymane. Czy to wydaje się oczywiste? Okazało się ciekawym fotograficznym wyzwaniem. Zdjęcia wyglądały w określony sposób właśnie dzięki Leicy, ruchowi jej kurtyny i czasowi otwarcia migawki równemu tysięcznej części sekundy, bez podnoszenia lustra. Więc myślę, że to zawsze jest wysiłek, aby spróbować zintegrować to, kim jesteś w czasie, gdy powstaje nowa część dorobku, i to, jakie tematy pasują do tej nowej pracy. I to, jak samo medium, jak sama fotografia czyni te prace rzeczywistymi. Bo kiedy trzymasz fotografię w dłoni, to jest rzeczywistość. To końcowy efekt całego wysiłku, który włożyłeś w życie, myślenie, działanie, fotografowanie. To bardzo wszechstronne medium.
Wiesz, wszyscy chodzą ze swoimi telefonami. Idą, klikają, patrzą na to z daleka i widzą mały obrazek i nie patrzą na nic z bliska. Kiedy przyłożysz oko do lajki, dalmierza, spojrzysz w to okno, jesteś w nim. Jesteś w świecie, przeszedłeś przez kamerę na zewnątrz. Telefon pokazuje gotowy obraz, podczas gdy lajka pokazuje świat z lotu ptaka. To świat. To już nie jest zdjęcie. Tworzysz obraz w swojej głowie, określając, kiedy naciśniesz przycisk. Nie patrzysz na coś na ekranie. Patrzysz przez dziurkę, na świat. To jest takie czyste. Fotografię postrzegam jako niesamowity sposób integracji mnogości wrażeń, pomysłów, sugestii i ludzkich energii, które posiadamy, gdy żyjemy na tym świecie. Jest to więc zarówno filozofia, jak i narzędzie do tworzenia sztuki. Mówiłeś, że ta wystawa jest nieco inna. Nie szukałeś tutaj linii połączeń, czy prowadziła ona w jakiś zupełnie inny sposób? To bardziej przegląd. Nie czułem, że muszę ją zrobić. Usłyszałem prośbę, chcemy mieć reprezentację twojej pracy, ponieważ przyznajemy ci tę nagrodę. Nie miałem potrzeby wystawiać tych zdjęć tak, jak miałem potrzebę robienia innych wystaw po to, żeby coś podsumować. Musiałem tym razem stworzyć obszerny ciąg prac, który pokazałby podróż, którą przeszedłem z lajką przez ponad 50 lat, kiedy używałem aparatu. Starałem się, aby było to wciągające, interesujące i zgodne z tym, kim jestem. Wybrałem te zdjęcia, ale nie decydowałem o kolejności, w jakiej zawisną. Szykując pozostałe ekspozycje, sam decyduję o kolejności i układzie. Po to, by odbiorca przeszedł przez wystawę i zobaczył ją w sposób, który dla niego przygotowałem. Oczywiście to nigdy tak naprawdę nie działa, ponieważ ktoś wchodzi na wystawę i zaczyna od ostatniego zdjęcia lub zygzakiem idzie przez pomieszczenia. To w zasadzie nadzieja, że wystawa ma swoją ciągłość i rytm. Tym razem, ponieważ wiedziałem, że Leica umieści je w dowolny sposób, w różnych rozmiarach, pomyślałem, że po prostu wybiorę zdjęcia, które przedstawiają dla mnie punkty zwrotne. Rzeczy, których się nauczyłem, korzystając z Leica, fascynujące miejsca. Więc w pewnym sensie to raczej przegląd niż konkretny punkt widzenia, który próbuję przedstawić. Wystawa wciąż zawiera mój punkt widzenia, ale jest on bardziej uogólniony. Nie mam więc pojęcia, które zdjęcie będzie pierwsze i rozpocznie podróż przez wystawę. Myślę, że każdy show, każda wystawa ma swój początkowy obraz. Wiesz, artysta ma nadzieję, że rozpocznie on proces myślowy ludzi, którzy przyjdą na wystawę. To może być głupota, ale zawsze, gdy szykuję wystawę, myślę o tym, jak mam przedstawić pracę i zaprosić ludzi, by zobaczyli ją w nowy, świeży sposób. Jak rzucić widzom wyzwanie, jak sprawić, by zdjęcia pracowały i prowadziły dialog w przestrzeni. Wiesz, kiedy patrzysz na jedno zdjęcie i potem przechodzisz do kolejnego, w twoim umyśle pojawia się trzecia myśl z powodu połączenia między nimi.
To niewidzialne połączenie działa trochę jak synapsa, gdy w układzie nerwowym elektryczny impuls przeskakuje przez zakończenia nerwowe. Ilekroć szykuję wystawę lub książkę, szczególnie książkę, staram się to robić w taki sposób, aby po przewróceniu strony następny widoczny obraz był naelektryzowany od obrazów, które pojawiły się wcześniej. Aby czytelnik mógł mieć świeżą myśl lub inne nowe rozumienie obrazu. To są tylko osobiste opinie. Nie mam pojęcia, czy działają w przypadku szerokiej publiczności, ale w moim tak. I kiedy przygotowuję książkę lub wystawę, staram się stworzyć taki rodzaj energii, na którym ludzie będą mogli podróżować. Ciekawe jest to, że choć artysty nie ma, gdy widzowie patrzą na dzieło, to on ma nadzieję, że natchnął wystawę energią w taki sposób, że wszystkie prace na niej tworzą kontinuum. Kiedy ludzie robią filmy, to właśnie czynią. Łączą wszystkie fragmenty filmu tak, aby stworzyły jedną całość, a słowa, muzyka i obrazy łączą się ze sobą, by stworzyć sens, opowiedzieć historię lub zabrać widza w jakąś podróż. I tak też fotografia ma to na celu, z tym, że to doświadczenie jest mniej przewidywalne. Ludzie siedzą w kinie i oglądają film od początku do końca, ale kiedy idą na wystawę, w muzeum lub zaglądają do książki, zaczynają od tyłu, wertują strony. To jest poza kontrolą. Wiele mówiłeś o tym, jak aparat czyni cię inną osobą, sprawia, że inaczej patrzysz na świat. Czy powiedziałbyś, że sam sprzęt, sam aparat są ważne? Cóż, każdy, kto kupuje aparat, taki prawdziwy, wybiera go z własnych powodów. Ktoś chce mieć aparat z zoomem, żeby mógł siedzieć w kawiarni i nie musiał wstawać i przechodzić na drugą stronę ulicy. Ktoś inny chce mieć lustrzankę jednoobiektywową, ktoś inny dalmierz. Ktoś jeszcze chce mieć 50-milimetrowy obiektyw. Każdy znajdzie swoją własną metodę. Zarówno metodę, jak i narzędzie można dostosować do osobowości. Pamiętam, kiedy zaczynałem w 1962 roku. Nie miałem aparatu, a mój dyrektor artystyczny pożyczył mi aparat Asahi Pentax z 50-milimetrowym obiektywem. Wyszedłem z tym aparatem na ulicę, włożyłem kolorowy film i od pierwszych rolek byłem sfrustrowany. Instynktownie chciałem być 8 stóp od fotografowanych ludzi, ale w odległości 8 stóp ludzie byli zbyt duzi w kadrze. Próbowałem więc robić zdjęcia z innej odległości. I po kilku miesiącach zdałem sobie sprawę, że czuję się osaczony. Poszedłem więc do sklepu fotograficznego i powiedziałem, że używam tego obiektywu, ale nie jest to dla mnie dobre. Zawsze jestem za blisko. Usłyszałem, żebym wziął 35-milimetrowy obiektyw. Wkręciłem go do aparatu, wyszedłem na zewnątrz i w ciągu 5 minut byłem w niebie. Obiektyw 35 mm. Dostaję to, co widzę. 35 mm to mniej więcej 1:1. Więc kiedy jestem 8 stóp od ludzi, widzę, że w aparacie są tego samego rozmiaru, co w rzeczywistości. Nie są więksi.
odnalazłem się na nowo. Odkryłem siebie jako fotografa z 35-milimetrowym obiektywem, bo to ulica była moją rzeczywistością. Myślę, że każdy w taki czy inny sposób wybiera właściwe dla siebie narzędzie. W przeciwnym razie jego sposób działania charakteryzuje frustracja. Nigdy nie dostanie tego, czego chce. Kupuje więc kolejny aparat i inny obiektyw i ciągle czegoś szuka, ale nie zawsze stara się zrozumieć, co jest słuszne, czego naprawdę chce. Dlaczego chce to powiedzieć? Jak daleko chce być od ludzi? Jest świetna historia o Ralphie Gibsonie. W pewnym momencie, kiedy pracował ze swoją Leicą w latach 60., zauważył, że najbliżej może ostrzyć z 1 metra. Postanowił więc fotografować tylko z 1 metra. Wiele jego zdjęć, wczesne fotografie, które są tak piękne, zostały wykonane z tym ograniczeniem, które na siebie nałożył. Zobaczył w aparacie coś, co zadowoliło jego estetyczną naturę i zaczął badanie świata dokładnie z odległości 1 metra. Niecelował w nieskończoność. To tylko przykład tego, jak można się zaadaptować. Kiedy zaczynałem pracować z aparatem 8x10, musiałem przyzwyczaić się do pracy z obrazem obróconym do góry nogami, bo obraz na matówce jest odwrócony. Ludzie chodzili stopami na szczycie ramki. Niebo było na ziemi. Musiałem nauczyć się odczytywać znaczenie i kształt obrazów do góry nogami i pracować wolniej. To nas zmienia, a fotografia zaprasza nas do podjęcia wyzwania i zorientowania się na nowy temat, na nowy sposób pracy, nowy film, nowe obiektywy. I dlatego też nie mogę się doczekać, aż dostanę M11, ponieważ to zupełnie inny system. Może mi się nie spodobać. Wiesz, kocham M10, więc mogę nie polubić M11, jeśli ma inny system obrazowania. Tak więc zamierzam w ciągu najbliższych kilku tygodni poznać ograniczenia tego aparatu i jego zalety. Wcześniej mówiłeś o tym, jak samochód, który był swojego rodzaju wówczas sprzętem do robienia zdjęć, zmienił twój sposób postrzegania świata, twój sposób fotografowania. Widziałem na Instagramie twojej żony Maggie Barrett zdjęcie, na którym widać, jak ustawiasz dla niej nowy wózek, który przyda jej się po bolesnym upadku. Domyślam się, że zamierzacie chodzić na spacery. Czy jest to okazja, aby zobaczyć świat podczas takich spacerów w nowy sposób? Tak, jednym z powodów, dla których naprawdę chciałem mieć ten nowy aparat, jest to, że chcę sfotografować moją żonę podczas jej powrotu do zdrowia. To żmudna sprawa. Wiesz, ona jest silną kobietą i zdarzył się ten wypadek. Jest zdeterminowana, by znów być sobą, ale to bardzo bolesne. Nie jest łatwo, kiedy jesteś po 70 i złomiesz największą kość w swoim ciele i chcesz ją wyleczyć. Jestem teraz pielęgniarką i kucharzem, myję ją, opróżniam jej basen, robię całą gównianą robotę. Chcę sfotografować Maggie, jak przechodzi przez to, ponieważ przechodzimy przez to razem. Wrócę jeszcze do jednej rzeczy, skoro zacząłeś mówić o tym samochodzie. Zapomniałem o tym wspomnieć. Przyszedł wtedy moment, gdy zdałem sobie sprawę. O mój Boże, siedzę w aparacie. O mój Boże, siedzę w aparacie. Okno to kadr.
a wszystko, co w nim widzę, to życie. Muszę umieć zrobić zdjęcie podczas jazdy, bo jak się zatrzymam, żeby zrobić fotografię, to nie będzie to, co widzę w tej chwili. Postanowiłem więc robić zdjęcia wewnątrz tej ruchomej kamery. To dało mi swobodę robienia zdjęć, które nie były piękne pod względem kompozycji, ale działały, ponieważ były robione z dużą prędkością z jadącego samochodu i miały swoją własną rzeczywistość. Because they were made at high speed from a moving car and they had their own reality. I często były zdjęciami trudnymi lub pełnymi niesamowitych niespodzianek. Full of incredible surprises. To piękno, te ludzkie zachowania. Tak wiele rzeczy wydarzyło się tylko dlatego, że w moim odczuciu prowadziłem nie samochód, a aparat fotograficzny. Because my perception was I'm driving a camera. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję pięknie za poświęcenie mi czasu. Dziękuję również, to była miła rozmowa. I muszę powiedzieć, że słyszę pewne odpowiedzi, które są właśnie z tej chwili. Nie są wcześniej przygotowane. To odpowiedzi na pytania, które zadajesz temu człowiekowi, jakim jestem teraz. W tym momencie. To był podcast Fotopolis. Wszystkie odcinki znajdziesz na fotopolis.pl.